Tym filmem na temat alkoholu wbijam kij w mrowisko. Dlaczego? Bo aż 8 na 10 dorosłych kobiet i 9 na 10 mężczyzn pije alkohol. Więc ten temat dotyczy prawie każdego z nas. I to, co tu usłyszycie, nie będzie wcale przyjemne. O alkoholu mówi się w mediach głównie w kontekście uzależnienia albo jego wpływu na zdrowie. W tym filmie opowiadam jednak o czymś innym, czyli o tym, jak bardzo alkohol postarza skórę i wpływa na Twój wygląd. Jednak uwaga, skupię się na normalnym i okazjonalnym spożywaniu alkoholu i poruszę niewygodne tematy, które zainteresują każdego, kto pije alkohol od czasu do czasu. Odpowiem na pytania takie jak, czy każda dawka alkoholu szkodzi na wygląd? Czy można pić tylko trochę alkoholu i nie mieć efektów starzenia się? Z czym jest najgorzej łączyć alkohol? Jaki rodzaj trunku szkodzi najbardziej? Czy da się ograniczyć negatywne skutki działania alkoholu na wygląd, na przykład suplementami? I wreszcie, czy alkohol pity okazjonalnie, od czasu do czasu, też jest szkodliwe dla wyglądu? Zapraszam do filmu, gdzie poznacie badania i dowiecie się, co alkohol robi ze skórą. Jak alkohol zmienia wygląd twarzy? Medycyna estetyczna i branża beauty w kółko powtarza: zrób ten zabieg i będziesz piękniejsza, albo kup krem i to pomoże na Twoje zmarszczki. Podczas gdy ważniejsze jest coś innego. Zamiast walczyć z oznakami złej jakości skóry i tym, co się popsuło w pierwszej kolejności, musimy zapobiegać temu, żeby nasz wygląd się nie pogarszał. To właśnie nasza codzienność, która jest powtarzana w nieskończoność, sprawia, że skóra wygląda lepiej lub gorzej. To, jak żyjemy i jakie decyzje podejmujemy dzisiaj, skutkuje naszym zdrowiem i wyglądem w przyszłości. Często dostaję od Was komentarze pod filmami w stylu: moja babcia ma 90 lat i codziennie od zawsze pije koniak do snu i nie ma żadnych zmarszczek. Albo liczą się tylko geny, a to, jak się starzejemy, niewiele zależy od stylu życia. Jeśli zamierzasz napisać taki komentarz, to wstrzymaj się na sekundę i posłuchaj tego. Okazuje się, że 60% tego, jak szybko się starzejemy, to geny, a 40% to cała reszta, czyli styl życia. Skąd to wiemy? Najłatwiej jest wyciągnąć takie wnioski z badań na bliźniakach jednojajowych, którzy mają takie same geny i jedyne, co może ich różnić, to właśnie styl życia. W 2009 roku przeprowadzono takie właśnie badanie na dużej grupie, bo aż 186 par bliźniąt. Mówię aż, bo za samo znalezienie tylu bliźniąt do badania autorzy powinni dostać jakąś nagrodę za tą wytrwałość. W badaniu porównywano wygląd każdego z bliźniąt, aby sprawdzić, czy styl życia faktycznie ma znaczenie dla wizualnego starzenia się. Okazuje się, że tak. Co więcej, naukowcom udało się ustalić, co konkretnie i jak mocno może postarzać wygląd. I alkohol jest jedną z tych rzeczy. Popatrzcie na wykres. Okazuje się, że u tych par, gdzie jeden z bliźniaków spożywał więcej alkoholu, to wyglądał starzej. Co więcej, wraz z wiekiem rosła różnica w wyglądzie między bliźniakiem alkoholowym i niealkoholowym. W tym badaniu przy wieku 70 lat była największa różnica na niekorzyść pijących więcej i sięgała 2 lat. Co ciekawe, badanie wymienia też inne czynniki, które także istotnie wpłynęły na widoczne starzenie się i różnice w wyglądzie u bliźniaków. Są to ekspozycja na promieniowanie UV, wskaźnik BMI, rozwód, palenie papierosów i przyjmowanie hormonów. Tak na marginesie, ciekawostka jest taka, że na innym badaniu z bliźniakami porównywano, jak stosowanie botoksu wpływa na wygląd między osobami, które wyglądają identycznie. Ale to już temat na osobny film, dajcie mi tylko znać w komentarzu, czy chcecie, żebym omówiła także takie badania. Ale wracając już do alkoholu. Z tego pierwszego badania wiemy już, że styl życia i alkohol mają znaczenie dla wyglądu. Wrócimy jeszcze do tego, jak geny odgrywają jeszcze jedną ważną rolę w kontekście alkoholu, ale o tym opowiem za chwilę. Co alkohol robi na twarzy? Możesz się teraz zdziwić. Alkohol w bardzo krótkim terminie może zadziałać korzystnie dla wyglądu skóry. Po spożyciu niewielkiej jego ilości na początku imprezy możesz zobaczyć w lustrze ładniejszą skórę, bo może się ona na początku zrobić delikatnie bardziej matowa. Jednak niech to nie motywuje Cię do picia, bo ten proces zaburzenia produkcji serum będzie się kontynuował w czasie. Później, po kilku godzinach, skóra stanie się bardziej szara, napuchnięta i zobaczysz większe sińce pod oczami. No dobra, czyli z pierwszych badań na bliźniakach wiemy już, że etanol powoduje, że wyglądamy starzej. Ale co to dokładnie oznacza? Inaczej mówiąc,
czy możemy sprawdzić, gdzie dokładnie na twarzy widać oznaki starzenia się spowodowane piciem alkoholu? Okazuje się, że tak. Mam dla Was bardzo ciekawe badanie z 2019 roku. W badaniu wzięło udział aż 3267 kobiet, czyli bardzo liczna grupa, a poza tym bardzo różnorodna wiekowo i rasowo. Osoby biorące udział w badaniu dokładnie i na różne sposoby opisywały samodzielnie swoją sytuację. Popatrzcie na to porównanie. Po lewej stronie widzicie kobiety, które piły alkohol w stopniu umiarkowanym. Deklarowały one, że na twarzy dostrzegają zwiększone worki pod oczami i utratę objętości środkowej części twarzy. Z kolei kobiety, które piły więcej, czyli powyżej 8 porcji alkoholu tygodniowo, widzicie po stronie prawej. Ta grupa deklarowała, że ma problem ze zmarszczkami na czole, kurzymi łapkami, lwią zmarszczką, pękającymi naczynkami, plus z tym, co miały osoby pijące mniej, czyli worki pod oczami i utrata objętości. Z tych badań wynika więc, że więcej alkoholu oznacza w długim terminie większe problemy z wyglądem twarzy. W tym samym badaniu jest też informacja m.in. o szkodliwych efektach palenia papierosów, ale to już temat na inny film. Te dwa wspomniane badania, a także wiele innych analiz nie pozostawiają złudzeń, że alkohol niekorzystnie wpływa na wygląd. Ale dlaczego tak się dzieje, że doprowadza on do takich zmian? Oraz, co ważniejsze, czy wpływa on na wygląd także przy okazjonalnym piciu, na przykład raz na tydzień, czy nawet rzadziej? W pierwszej kolejności zastanówmy się, co dzieje się w naszym ciele, kiedy się napijemy. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak reaguje organizm. Po pierwsze, odwodnienie skóry. Regułą jest, że wypicie 250 ml alkoholu 20-30% powoduje wydalenie około 500 do 600 ml moczu. Prowadzi to do szybkiego pozbywania się zapasów wody w organizmie. Czyli wyobraź sobie, że stosujesz wszystkie kremy nawilżające, a później alkohol w znacznie większej skali odwadnia skórę. Staje się ona bardziej papierowa, z uczuciem ściągnięcia i skłonnością do zmarszczek. To właśnie z powodu odwodnienia. Mało tego, skóra to organ, więc będzie bronić się przed utratą wody i puchnąć, co na pewno widzisz często po alkoholu u siebie albo u innych. Po drugie, niedobory składników odżywczych. Możemy nazwać to regułą ABC, to dlatego, że alkohol wypłukuje z organizmu witaminy A, B i C. Do tego pozbywa się z organizmu minerałów, takich jak cynk czy magnez. A to rzutuje na wygląd skóry, która staje się bardziej szara, matowa i nieodżywiona. Po trzecie, gorsza jakość snu. Sen jest potrzebny do regeneracji skóry po całym dniu. Gdy pijesz alkohol, nawet w małych dawkach, to jakość snu spada, a najważniejsza faza REM trwa krócej. Gorszy sen oznacza gorszy wygląd, a alkohol temu sprzyja. Po czwarte, wpływ na produkcję sebum. Alkohol może zwiększać produkcję sebum, bo odwodniona skóra będzie próbowała się bronić przed utratą wilgoci, tworząc warstwę sebum. A to z kolei doprowadzi do zaskórników i nierówności. Co ciekawe, w rzadkich przypadkach alkohol może także zmniejszyć produkcję sebum wtedy, gdy działa na organizm jak depresant, co może zmniejszać aktywność gruczołów łojowych. Po piąte, rozszerzone naczynia. Picie alkoholu rozszerza naczynka, dlatego łatwo można poznać kogoś, kto pił, po zaczerwienieniach na twarzy. U osób z cerą naczyniową widać to od razu i znacznie bardziej niż przy innych typach cery. U osób, które piją często, popękane naczynia i zaczerwienienia zostają na stałe. Po szóste, choroby dermatologiczne. Badania wskazują, że picie alkoholu zwiększa ryzyko niektórych chorób skóry, takich jak trądzik różowaty. Co ciekawe, w tym badaniu największe ryzyko trądziku różowatego dotyczyło kobiet pijących białe wino lub mocne trunki, bardziej niż przy innych rodzajach alkoholu. Poza tym, inne badania udowadniają, że u tych osób, które mają łuszczycę, spożycie alkoholu jest większe, ale nie musi to działać w drugą stronę. Naukowcy w tym badaniu nie byli pewni, czy spożycie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo łuszczycy. Trzecie i ostatnie badania, które znalazłam, dotyczą tego, że jeśli kobieta piła alkohol w ciąży, to ryzyko atopowego zapalenia skóry u dziecka w przyszłości jest większe. W zakresie chorób warto zwrócić uwagę na zwiększenie przebarwień skóry, co także zdradza nasz wiek. Jest jeszcze jeden problem, który alkohol wywołuje dla skóry. To problem tak złożony, że wymaga osobnego segmentu w tym filmie. Alkohol za każdym razem, gdy go pijesz, tworzy w organizmie stan zapalny. Stan zapalny to taka sytuacja, kiedy coś atakuje organizm, a on musi się obronić. Tak jak na przykład na wojnie, gdy jeden kraj niespodziewanie atakuje inny. Wtedy wszyscy mobilizują się, żeby usunąć wroga poza swoje terytorium. Dokładnie tak samo jest z alkoholem, który trafia do krwiobiegu. Alkohol to trucizna. Kiedy dostaje się do krwiobiegu, w odpowiedzi uruchamiają się mechanizmy obronne, którym zależy, żeby jak najszybciej go usunąć. Podczas tych reakcji, jak to bywa na wojnie,
dochodzi do wielu ofiar. Tą ofiarą jest w tym przypadku skóra i inne organy wewnętrzne. Jak to się dzieje? Etanol jest metabolizowany w wątrobie przez ADH, czyli enzym dehydrogenazę alkoholową. To przekształca go w aldehyd octowy, który jest toksyczny i reaktywny, a jego obecność może prowadzić do stanów zapalnych. Mało tego, ten aldehyd octowy musi być przekształcany dalej, żeby mógł być usunięty z organizmu. Mówiąc konkretniej, aldehyd jest dalej przekształcany przez dehydrogenazę aldehydową, ALDH, w mniej szkodliwy kwas octowy. Niestety, przy tym etapie usuwania alkoholu z organizmu powstają reaktywne formy tlenu, które tworzą stres oksydacyjny. A o stresie oksydacyjnym, wolnych rodnikach i przeciwutleniaczach na pewno słyszałaś. Jest jeszcze wiele innych procesów w organizmie, z powodu których spożywany alkohol powoduje stany zapalne, na które pewnie kolejne pół godziny nie starczyłoby czasu. Wiedz jedno, zdecydowanie nie chcemy tego u siebie. Uważa się, że starzenie to zespół czynników, które prowadzą do stanów zapalnych w organizmie. W ostatnich latach na konferencjach z medycyny estetycznej popularny jest zwrot inflammaging, czyli starzenie się wynikające właśnie z takich stanów zapalnych. Alkohol jest jedną z przyczyn takich stanów zapalnych. Kiedy wiecie już tak dużo o stanach zapalnych, to mam dla Was odpowiedź na pytanie, kiedy i w jakich warunkach alkohol najbardziej zaszkodzi skórze. Stres oksydacyjny dla skóry, jeśli pamiętacie z tego filmu, bierze się z trzech zewnętrznych czynników: promieniowania UV, palenia papierosów i zanieczyszczeń środowiska. W takich sytuacjach organizm musi bardzo walczyć, żeby pozbyć się wszystkich tych wolnych rodników naraz. Dlatego możemy przyjąć, że najgorzej jest pić alkohol na zewnątrz, w pełnym słońcu, bez posmarowania się kremem z filtrem, paląc w międzyczasie papierosa i będąc w zanieczyszczonym mieście. Swoją drogą to myślę, że po tym, co teraz powiedziałam, będę patrzeć inaczej na osoby, które siedzą w ogródku, w restauracji, w moim rodzinnym Krakowie, piją drinka i palą papierosa. Czy alkohol od czasu do czasu szkodzi? Chciałabym teraz odpowiedzieć na pytanie, które dotyczy prawie każdego z nas. Czy alkohol pity od czasu do czasu też szkodzi? W tej części nie chcę mówić o tym, co oczywiste. Na pewno każdy z nas widział kiedyś w życiu alkoholika i to, jak bardzo miał zmienioną twarz. Czerwony nos, popękane naczynka, napuchnięta twarz, worki pod oczami i smutek wypisany od góry do dołu. To wiemy. Jednak co w sytuacji, gdy nie mamy problemu alkoholowego? Przygotowując się do tego filmu, postawiłam sobie za cel, żeby odpowiedzieć tutaj na kwestie, które dotyczą każdego z nas, kto nie jest uzależniony od alkoholu, ale pije na przykład kieliszek czy dwa wina co kilkanaście dni. Czy taka ilość też szkodzi? A może zawarte w takim winie przeciwutleniacze jak resveratrol, o którym na pewno słyszałaś, w małej ilości nawet pomaga na wygląd? Etanol w każdej ilości jest trucizną dla organizmu. Nie ma żadnych korzyści z jego przyjmowania, a jedynie same szkody. Kiedy pijesz nawet małą ilość alkoholu, to procesy związane z jego usuwaniem uruchamiają się. To wszystko prowadzi do stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych. Nie ma więc jakiejś umownej małej ilości alkoholu, którą możesz pić bezpiecznie, bez wpływu na organizm i wygląd. Oczywiście bardzo mała ilość alkoholu i rzadsze picie powodują mniej niekorzystnych efektów dla skóry niż codzienne picie z uzależnienia. Ale uwaga! Nie traktuj tej informacji jako zielone światło, mówiąc sobie teraz w głowie, czyli jeśli będę piła mniej, to będzie ok. Niestety nie, nie będzie ok i musisz liczyć się z konsekwencjami za każdym razem, gdy sięgasz po napój procentowy. Wrócę jeszcze do informacji o tym, że alkohol, a szczególnie wino, jest zdrowe w niewielkich ilościach. Są badania, które mówią, że umiarkowane spożycie alkoholu w ilości do 250 ml na dzień obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Jednak uwaga, nie znaczy to, że picie alkoholu w małych dawkach jest zdrowe. Nawet jeśli nieznacznie obniży ono ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest cała masa badań, które pokazują, że alkohol sprzyja dziesiątkom innych chorób, w tym powstawaniu nowotworów. Czyli to tak jakby powiedzieć, że jazda rowerem z zamkniętymi oczami zmniejsza ryzyko wybicia oka od gałęzi z przydrożnego drzewa, bo oko jest zamknięte. Ale równocześnie jazda z zamkniętymi oczami zwiększa ryzyko na tysiąc innych sposobów, na przykład tego, że zderzy się z kimś czołowo. Drugi mit o alkoholu, który chciałabym obalić, dotyczy tego, że wino zawiera resveratrol, który jest przeciwutleniaczem i w sumie pijąc to wino, to w zasadzie chronimy skórę. To prawda,
że resveratrol jest dobrym przeciwutleniaczem, jednak dawka ma znaczenie. I tak w winie znajduje się go około 1,9 mg na litr, podczas gdy zalecana dzienna dawka to między 200 a 600 mg. Czyli jednym słowem, powodzenia. Jak geny i wiek wpływają na starzenie się od alkoholu? Alkohol i jego skutki na skórę nie są takie same dla każdego z nas. I to nie tylko dlatego, że jedni piją go więcej, a inni mniej. Okazuje się, że są jeszcze dwa czynniki, które wpływają na to, jak szybko alkohol nas postarza. Pierwszy z nich to geny. Nawiązuję teraz do początku tego filmu, gdzie mówiłam o tym, że częściowo to, jak szybko się starzejemy, możemy przypisać właśnie genom. O co tutaj dokładnie chodzi? Starzenie się od etanolu będzie mniejsze, jeśli Twój metabolizm jest większy. Alkohol jest eliminowany głównie przez wątrobę, ale także kilka procent alkoholu tracimy przez płuca w wydychanym powietrzu oraz niewielką ilość z moczem. Metabolizm to wszystkie procesy biologiczne, które zachodzą w naszym organizmie. Jeśli ten proces usuwania alkoholu z krwi jest szybszy, to jest on fizycznie mniej godzin w organizmie i krócej powoduje stany zapalne. W zależności od tego, jaki masz typ skóry, to inaczej zareagujesz wizualnie na alkohol. To też jest powiązane z genami. Cera wrażliwa, naczyniowa, będzie reaktywna i już na przykład po łyku czy dwóch alkoholu taka osoba zobaczy u siebie rumieńce. Ma ona także większe ryzyko, że zmiany naczyniowe będą zostawać na twarzy na dłużej lub nawet na stałe. Drugi czynnik, który wpływa na to, jak szybko konkretna dawka alkoholu nas postarza, to wiek. Pamiętacie, że w wieku 20 lat mogłyście iść na ostrą imprezę, balować do białego rana i następnego dnia wasze samopoczucie było ok? A teraz być może nawet dwa kieliszki wina są odczuwalne następnego dnia? No właśnie. To dlatego, że z wiekiem wolniej usuwamy alkohol z organizmu. Na co dzień czujecie to na przykład w postaci bólu głowy następnego dnia, jednak te konsekwencje z wiekiem przekładają się także bardziej i bardziej na skórę i postępujące starzenie się. W takim razie, jak ograniczyć skutki picia alkoholu, kiedy już go spożywasz? Być może teraz słuchasz o tym, jak opowiadam, że alkohol szkodzi na wygląd i chciałabyś powiedzieć do mnie: Monika, to wszystko fajnie, ale realia są takie, że co jakiś czas ten alkohol się pije i już. Więc zamiast przestrzegać, daj mi lepiej radę, co zrobić, żeby ochronić skórę pomimo wyjścia na imprezę. Jest kilka rzeczy, które można zrobić, żeby zmniejszyć skutki etanolu na skórę. Należą do nich picie dużej ilości wody w trakcie spożywania alkoholu i po. Suplementacja witamin A, B i C, przeciwutleniaczy cynku i magnezu, niepalenie papierosów podczas picia, stosowanie kremu z filtrem UV, kremy nawilżające, elektrolity. Jednak powyższe rady, choć pomocne, kojarzą mi się z przyklejaniem plastra na złamaną rękę. Chcę przez to powiedzieć, że absolutnie nie jest tak, że można pić alkohol z niewielkimi konsekwencjami, jeśli zastosujesz sumiennie wszystkie te rady powyżej. Stosowanie na przykład suplementów po alkoholu nie jest furtką do tego, że alkohol nie będzie Cię postarzał, bo to nie jest prawda. Chciałabym, żeby jeszcze za mojego życia status alkoholu w społeczeństwie się zmienił. Żeby nie był on kojarzony z dobrą zabawą, odstresowaniem się, spotkaniami towarzyskimi, latem, luksusem czy relaksem. Niestety dla wielu osób alkohol jest towarzyszem wszystkich ważnych życiowych sytuacji. Kiedy coś świętujemy, pijemy. Kiedy się smucimy, pijemy. Pijemy także, gdy spotykamy kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy, ale również, gdy spotykamy się z najlepszą przyjaciółką. Pijemy, bo urlop. Pijemy, bo piątek. Pijemy, bo ładna restauracja. Pijemy, bo jest upał i trzeba się schłodzić. Pijemy, bo jest zimno i trzeba się rozgrzać. A wielu z nas lubi się napić dobrego wina, bo to synonim czegoś wyjątkowego i luksusowego. A prawda jest taka, że alkohol w winie za 500 zł działa tak samo, jak w winie za 15. Nawet jeśli pijemy tylko okazjonalnie, to takich okazji może być niezliczona ilość. Czasami to okazje i ile ich było, zauważamy dopiero wtedy, gdy przestaniemy pić alkohol na dłużej. Nasze podejście do alkoholu i ilości, jakie spożywamy, bardzo zależy od naszego otoczenia, rodziny i znajomych i tego, ile oni piją. Nawet jeśli wydaje nam się, że pijemy mało, to porównujemy to tylko do naszego najbliższego otoczenia, które wcale nie musi być normą. Zresztą w przypadku alkoholu nie ma rozsądnej normy. Wiem, że moje stanowisko jest niepopularne i może trochę pod prąd, ale alkohol to trucizna, która szkodzi nawet w małych ilościach. Mitem jest to, że negatywne skutki picia alkoholu odczuwają tylko te osoby, które są uzależnione albo piją go bardzo dużo codziennie. To nieprawda. I w tym filmie pokazałam, że alkohol szkodzi w każdej ilości, nie tylko osobom z problemem alkoholowym. Nie musisz być uzależniony od alkoholu, żeby Twój organizm odczuwał jego negatywne skutki. Jeśli kiedykolwiek widziałaś gorszy wygląd skóry na kilka dni po alkoholu, to zastanów się, że skóra reprezentuje
reprezentuje to, co dzieje się w środku w organizmie po spożyciu alkoholu. Skóra to organ. Organ, który akurat widzimy. Wątroby nie zobaczysz. Możesz jednak domyślać się, że po alkoholu nie starzeje się tylko skóra, ale także wszystkie inne organy. Skóra jest wyjątkowym organem, bo dobitnie pokazuje dobre i złe nawyki związane z tym, jak żyjemy, co jemy i co pijemy. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardziej wzmocni i pogorszy wygląd, gdy pijesz alkohol, czyli spożywanie go w słodkich drinkach. Dlatego koniecznie dowiedz się, jak cukier wpływa na wygląd i co to są cząsteczki H w tym filmie, który teraz wyświetla się na ekranie. Jeśli ten film o alkoholu czymś Cię zaskoczył, to na filmie o cukrze prawdopodobnie spadniesz z krzesła.